Witajcie na kanale wideotesty.pl. Z tej strony Paweł i zapraszam Was dzisiaj na prezentację gry Dead Stranding 2. Jakiś czas temu graliśmy sobie w pierwszą część, teraz chciałbym się podzielić wrażeniami na temat drugiej odsłony tej serii. Zanim przejdę do samej gry, chciałbym tutaj zakomunikować, że warto stworzyć własne konto, ponieważ na nim zapisują się stany gry. Jeżeli posiadamy większą liczbę urządzeń, jak na przykład smartfon i tablet, czy zalogujemy do gry podając swój login i hasło, będziemy grali tam, gdzie aktualnie zakończyliśmy naszą rozgrywkę. Pierwszą nowością, jaką możemy zaobserwować w dwójce, to na pewno taka duża baza wypadowa, w której mamy 5 bohaterów, każdy odpowiada za coś innego i teraz postaram się Wam pokrótce opowiedzieć, co robią poszczególne osoby. Zacznijmy od tech, czyli od osoby, która stoi za tym, żeby nasza technologia była na jak najwyższym poziomie. Jeżeli bym teraz ulepszył tego bohatera, bym otrzymywał 20% pieniędzy więcej. Jednak sam koszt ulepszenia tej postaci jest naprawdę bardzo wysoki, potrzebujemy jednego dnia, jednak umożliwia nam on także ulepszenie pozostałej czwórki. Następną postacią jest Gunsmith. Jest to taki pracownik, u którego kupujemy bronię, ulepszamy, jak i także możemy stworzyć nowe, jeżeli posiadamy odpowiednie plany konstrukcyjne. Jego koszt ulepszenia także jest wysoki, ale czas już o połowę krótszy. Możemy tu kupić nowe bronie, jak i ulepszyć. Do niektórych z nich potrzebujemy wyższy poziom pracownika. Następnie mamy inżyniera, on się specjalizuje w tym, że tworzy nam oręż dodatkowy, który możemy wykorzystywać podczas walki. Są to jak na przykład granaty, miny, kurczaki dostarczające nam amunicję, czy wybuchające kurczaki. Oprócz tego możemy także tworzyć działka stacjonarne, które automatycznie strzelają do przeciwników. Stwórzmy sobie granat. Przedostatnim bohaterem jest smuggler, czyli taki przemytnik. On specjalizuje się w tym, że możemy u niego kupować power-upy, które dają nam jakby tymczasową przydatność w danym elemencie. Jednak, żeby z nim handlować, potrzebujemy specjalnej waluty, jakim jest gold, czyli złoto. Ja nie posiadam odpowiedniej ilości, tak więc nic tutaj sobie nie kupię. Stwórzmy sobie jeszcze jeden granat, bo już wcześniej nam się uprodukował. I ostatnią postacią jest jedyna kobieta w zespole, czyli medyk. Ona nam dostarcza środki przeciwbólowe. Tutaj sobie pozwolę na ulepszenie jej na poziom 2. Mogę dzięki temu jednocześnie produkować 2 leki. No i następne ulepszenie już troszeczkę kosztuje więcej i potrzebujemy więcej czasu, żeby nam się to wszystko ulepszyło. Poczekajmy, aż ukończy nam się tworzenie przedmiotów i przejdziemy sobie następnie do ekwipunku, żeby dostosować naszą postać już do samej misji. Mamy środki przeciwbólowe, tak więc wchodzimy do ekwipunku. Mamy jedną broń do walki wręcz oraz 2 dodatkowe do strzelania, jak i arsenał dodatkowy. Ja wezmę granaty, kurczaki z amunicją i oczywiście środki przeciwbólowe na pewno się przydadzą podczas pokonywania zombie. Mamy tu jakby 2 mapy, USA oraz Afrykę. Przejdźmy może najpierw do Ameryki. Wybierzmy sobie misję Assault i możemy tutaj dostosować poziom trudności, co wcześniej tego nie było. Za poziom trudności otrzymujemy pieniądze, im wyższy, tym więcej otrzymamy za misję. No i już jesteśmy jakby w samym gameplayu, w samej rozgrywce. Bardzo mi się tutaj w dwójce spodobał taki mechanizm,
mechanizm, że jeżeli nakierujemy naszym celownikiem na wroga, czyli na zombie, nasza postać automatycznie sama strzela. Wcześniej to było tak, że musieliśmy cały czas naciskać dany przycisk do oddawania strzałów. Tutaj tego nie ma i muszę wam powiedzieć, że bardzo przyzwyczaiłem się do tego jakby trybu strzelania, czy także sterowania. Jeżeli gram teraz jakieś inne FPS-y, w których nie ma tego mechanizmu, to naprawdę bardzo szybko się męczę i muszę wam powiedzieć, że jest to teraz tak jakby dla mnie niezrozumiałe. Przyjąłem na stałe, że ten tryb jest naprawdę bardzo dobry celowania, że tylko przycelujemy i strzelamy. Bardzo się do tego przyzwyczaiłem i muszę wam powiedzieć, że w tej grze to naprawdę bardzo się sprawdza i mam nadzieję, że inni deweloperzy także jakby zauważą przydatność tego sterowania i będą to implementowali we własne gry. Teraz mamy tu takiego przeciwnika specjalnego, naukowca, który jest jakby silniejszy od pozostałej grupki. Ma też specjalne takie właściwości. Ten naukowiec jest napromieniowany. Jeżeli zbliżymy się do niego na bliską odległość, będziemy otrzymywali obrażenia. Oprócz tego, po pokonaniu takich przeciwników otrzymujemy większą ilość pieniędzy, amunicji i niekiedy wypadają nam plany konstrukcyjne. Mamy także świnki skarbonki, w których otrzymujemy dodatkowe pieniądze. Jeżeli chodzi o sam tryb misji, to mamy je praktycznie takie same, jak były w pierwszej części. W asalcie musimy pokonać określoną ilość zombiaków. Przed chwilą pojawiła nam się taka informacja na temat specjalnego zombie kamikadze. Jest to kolejny, taki silniejszy przeciwnik, jednak jego silną bronią jest to, że on się po prostu wysadza w powietrze, jeżeli jest blisko nas, więc musimy bardzo uważać, taki kontakt może nas zabić. No i on zostawił tutaj plan konstrukcyjny, jest to jakby stworzenie broni M1 Grand. Mam jedną część, potrzebuję czterech. Kolejną zmianą jakby w interfejsie jest taka czaszka, która pokazuje nam jak zombie się blisko znajduje, jednak o tym może jeszcze pomówię przy następnej misji. I znowu powracamy do bazy, tutaj także możemy sobie coś teraz ulepszyć, jeżeli tylko chcemy i mamy odpowiednią ilość funduszy. Jednak przejdźmy może do Afryki, do kolejnej mapy, w której możemy walczyć. Mamy tu dwie misje, jednak może zobaczmy sobie Power Run, czyli taki tryb, gdzie musimy zbierać karnistry i z benzyną i wlewać je do głównego reaktora, żeby zaczął działać. Bardzo przypomina zbieranie paczek. Można powiedzieć, że to jest praktycznie taki sam, jak był tryb w jedynce. No i dobrze, wspominałem wcześniej na temat tych czaszek, które się tutaj pojawiają jakby na środku ekranu. Jeżeli są one bardzo krwisto-czerwone, to znaczy, że przeciwnik jest bardzo blisko nas i musimy się odwrócić w jego kierunku i najlepiej go zastrzelić. W jedynce mieliśmy taką mini mapkę, która była umiejscowiona w jednym z rogów ekranu. I muszę wam powiedzieć, że właśnie te czaszki jakby tak lepiej intuicyjnie wpływają na rozgrywkę i musimy się cały czas patrzeć na interfejs, tylko po prostu jakby przed siebie i na celownik. Teraz mamy tutaj kolejnego takiego specjalnego przeciwnika, który do nas pluje krwią. Nie jest on zbyt silny, jednak musimy na niego uważać, ponieważ te jego strzały mogą nas jakby tutaj troszeczkę oszołomić. Mamy tu także taką strzałkę, która nam pokazuje, gdzie mamy się udać i za ile metrów znajdziemy nasz cel. Hold on. Bardzo mi się podoba w tej części, że mamy takie urozmaicenie. Jedynka była dość taką
grą monotonną. Mieliśmy jakby cały czas te same korytarze, po których się poruszaliśmy. Stylistyka, jak i grafika także była bardzo zbliżona do siebie. W dwójce już tak nie jest, mamy urozmaicone lokacje. Teraz poruszamy się po takich kopalniach w Afryce. Ale są także tutaj bardzo słoneczne lokacje, których brakowało mi w jedynce. Grafika moim zdaniem jest ulepszona względem pierwszej części. I jeżeli chodzi o wymagania tej gry, to nie są one aż tak straszne. Na moim tablecie, który nie jest jakimś żadnym demonem szybkości, mogę sobie pozwolić na ustawienia wysokie i grać naprawdę bardzo komfortowo. Przy innych grach już niestety tablet jakby nie jest taki bardzo wydajny i muszę sobie już czasami ograniczać jakość grafiki. Także gra działa bez problemu na różnych smartfonach. Testowałem tą grę także na telefonie MyPhone Next i tam telefon bez problemu sobie radził z tą grą. Tak więc jestem skłonny tutaj powiedzieć, że gra jest naprawdę bardzo dobrze zoptymalizowana pod różnego rodzaju urządzenia mobilne. Już tutaj mam naprawdę bardzo mało zdrowia, dlatego się uleczę tymi moimi lekami. No i można powiedzieć, że już praktycznie zbliżamy się do końca tej misji. Zostało mi już tutaj wiele tego paska postępu, żeby ukończyć tą trudną i wymagającą misję w kopalniach. Bardzo podoba mi się, że tutaj poziom trudności został także zoptymalizowany. Pieniędzy mamy naprawdę bardzo dużo. Nie musimy tak jakby martwić się jak w poprzedniej pierwszej części, gdzie pieniędzy było naprawdę bardzo mało i żeby coś tam kupić i ulepszyć, to musieliśmy się naprawdę długo nagrać, żeby sobie na coś lepszego pozwolić. Tutaj na szczęście autorzy jakby dostrzegli ten błąd i możemy otrzymywać bardzo dużo pieniędzy i kupować sobie różnego rodzaju ulepszenia. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o grę Dead Trigger 2. Zobaczyliście ją sobie w akcji. Także podzieliłem się tutaj swoimi wrażeniami na temat drugiej części i naprawdę bardzo ją polecam. Jeżeli lubicie gry o tej tematyce i lubicie strzelać do zombie, to bardzo ją polecam. Jest ona dostępna za darmo dla posiadaczy platformy Android oraz iOS. Zapraszam także do przeczytania tekstowej recenzji na wideotesty.pl oraz do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się i do następnego razu. Oh, hello.